Przyjam wiceliderów, zwycięzcy. Zwycięzcy rajdu ziemi bocheńskiej. Piotrek, pierwsze, najważniejsze pytanie. Jak twoje samopoczucie? Bardzo pozytywne. Wyleczyłeś się już po przeziębieniu ani śladu? No, prawie, ale dobrze się czuję. Rozmawialiśmy przed rajdem, też mówiłeś, że wolałbyś bardziej stabilne warunki i na takie się zapowiada. Czyli jak w tych warunkach upatrujesz swoich szans na dogonienie i przegonienie Gracjana, bo to jest pewnie celem. Nie mamy takiego celu. Ogólnie chcemy jechać, zobaczyć, co się będzie dało. Niestety tutaj na pewno nie będzie cały czas przewidywanie na tym rajdzie, bo rano może być mokro, może być sucho, tego nikt nie wie. Więc zobaczymy, co będzie. Żeby dobrze z oponami się wstrzelić, to jest najważniejsze. Pojedziemy, zobaczymy. Dziękujemy, życzymy powodzenia. Jeszcze ostatnie pytanie. Jakbyś miał polecić kibicom, na który odcinek lepiej się wybrać? Na Cisownicę czy na Haszlach? Wszystkie odcinki tu są fajne, ale na Cisownicę. To w takim razie do zobaczenia na Cisownicy. Piotrek Baran, 49 punktów do tej pory zdobyli w klasyfikacji Mistrzostw Śląska. Pechowo zakończy się dla nich rajd Śląska. Thank you.
mi się, że już było szybko. Chciałem pogratulować przede wszystkim Gracjanowi, Tomkowi i wszystkim chłopakom, którzy są na mecie, ukończenia tak trudnego rajdu, bo rajd był bardzo nieprzewidywalny. No, my osobiście zadowoleni jesteśmy, ale mamy niedosyt, bo takie wyniki tutaj na mecie zrzuciły nas na trzecie miejsce w ogólnej klasyfikacji. No, ale ogólnie co, no, rajdy są nieprzewidywalne. Na poprzednim rajdzie nam silnik wybuchł, więc i ja, i Tomek, i wiele osób miało też pecha, więc przede wszystkim też jeszcze chciałem pogratulować poziomu, bo w tych Mistrzostwach Śląska strasznie wysoki poziom jest. Szybki, bezbłędny, niesamowita walka. Dziękujemy i gratulujemy. Dzięki bardzo.